Magazyn Miejski we wtorek, 18 kwietnia. Artur Kisielewicz, witam i zapraszam na szczegóły wydania. Konkurs na godło. Nowa siedziba przedstawicielstwa w Inowrocławiu. Orzeł Biały, nasza duma, to tytuł konkursu plastycznego ogłoszonego przez m.in. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Swoje prace zgłosili również inowrocławianie. W konkursie biorą udział uczniowie 3 LO imienia Królowej Jadwigi. Zadaniem młodzieży było wykonanie różnymi technikami godła Polski z orłem w tle. Pomysłowość licealistów była naprawdę duża. Uczniowie Królówki, wykonując swoje prace, sięgnęli po różne techniki. I tak na przykład mamy godło utworzone ze skrawków materiału, jest też szkic orła czy grafika komputerowa. Wspomniany konkurs, zdaniem nauczycielki historii w Królówce Joanny Wilińskiej-Jasiak, to świetna lekcja historii. No, dzisiaj w dobie komputerów uczestnictwo w konkursie historycznym daje przede wszystkim młodemu człowiekowi możliwość poznania historii, pięknej polskiej historii. Tutaj mamy akurat godło, czyli heraldyka. Nasz orzeł przechodził wiele twarzy miał, pięknych twarzy. Jest dumny, piękny i bardzo, bardzo mnie cieszy, że tak licznie wzięli udział, że młodzież wzięła udział w tym konkursie. To jest oczywiście malutki kawałek historii, tak? Historia jest nasza, historia piękna jest bardzo szeroka, bogata. To jest po prostu ogrom wiedzy i cieszy mnie, że młodzież wzięła udział w tym konkursie, dlatego że oprócz tego, że mają olbrzymią wiedzę historyczną, to jest jeszcze młodzież w naszej szkole uzdolniona plastycznie, no i mogła to pokazać. Teraz inowrocławskie godła pojadą do Bydgoszczy, gdzie będą oceniane m.in. przez przedstawicieli Wojewódzkiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego i Biura Senatorskiego Jana Rulewskiego, który jest organizatorem konkursu. Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego i Marszałkowski Punkt z informacjami na temat funduszy unijnych w Inowrocławiu działają już pod nowym adresem w budynku dworca. Teraz urzędnicy mają swoją siedzibę w nowo wyremontowanym biurze. Obecny adres placówki to 88 Stoi Wrocław, ulica Dworcowa 15. Uwaga, zmieniły się też numery telefonów. Do kierownika przedstawicielstwa należy dzwonić pod numer 566 215 887, a kolejny numer to 566 215 891. Przypomnijmy, inowrocławskie przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego pomaga mieszkańcom w wielu sprawach. Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcjonuje wspólnie z lokalnym punktem informacyjnym o funduszach europejskich, więc u nas można się tak na dobrą sprawę dowiedzieć o wszystkich aspektach dofinansowania ze środków unijnych, ze środków finansowych funduszy europejskich. Również udzielamy informacji dotyczących pożyczek z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Ponadto jeszcze raz w miesiącu dyżuruje u nas prawnik udzielający pomocy w zasadzie ofiarom przemocy w rodzinie. Na tym kończymy magazyn miejski. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia. W hali widowiskowo-sportowej odbyła się 16. edycja Rambitu, czyli turnieju sportowo-wiedzowego dla uczniów szkół podstawowych. W tym roku dzieci musiały wykazać się nie lada sprawnością. Na uczniów czekały konkurencje z przewrotami, slalomami czy piłką. Młodzi zawodnicy musieli też stawić czoła zadaniom z języka polskiego, historii i przyrody. Po wcześniejszych eliminacjach w finałowej czwórce znalazły się 10-osobowe drużyny ze szkół podstawowych nr 4, 6, 9 i zespołu szkół integracyjnych. Po blisko dwugodzinnych zmaganiach najlepsza okazała się, tak jak rok temu, 6. No tak, w tym roku szkoła podstawowa 6 występowała w takiej podwójnej, wystąpiła w sumie w podwójnej roli, bo i organizator, i zwycięzca. Takie zwycięstwo cieszy, bo to drugi raz z rzędu. Tak, zgadza się. Drugi raz z rzędu wygraliśmy po dłuższej przerwie, tym bardziej dlatego cieszymy się z tego zwycięstwa. No i aby tak było dalej. Proszę powiedzieć, co było kluczem do
zwycięstwa, do sukcesu? Myślę, że przygotowania. Spotykaliśmy się co tydzień w sobotę. Spotkania trwały 1 godzinę. Dzieci zmobilizowane. Najpierw była selekcja i na podstawie tych najlepszych osób wybraliśmy tą reprezentację, która dzisiaj się mogła pokazać na tych zawodach. Na co zwracaliście w czasie przygotowań taką szczególną uwagę? Początkowo, aby to była szybkość. Czyli te dzieci, które wykazują się najlepszą szybkością, to te były brane pod uwagę. Później mogliśmy kształtować zwinność i poszczególne umiejętności z danych konkurencji. I to jak spotykaliście się na sali, wszystko rozkładaliście i każda konkurencja była trenowana? Każda konkurencja była trenowana tak jako całość. Oczywiście te odległości na naszej sali są mniejsze, ale później musieliśmy to rozłożyć na czynniki pierwsze, czyli rozkładaliśmy albo samo kozłowanie, albo samo dobiegnięcie, przełożenie szarfy. Także same elementy poszczególne te sprawnościowe. No tak, teraz mamy erę komputerów, ale dzieci z ochotą biorą udział w takich pozalekcyjnych spotkaniach? Tak, zgadza się. Na te zajęcia przychodziły z ochotą, tym bardziej, że mogą reprezentować szkołę i pokazać się przed innymi uczniami i być tą osobą wyróżnioną ze sportu. Pan jako nauczyciel też dzisiaj mocno przeżywał te rozgrywki? Tak, zawsze te emocje się udzielają. Przed pierwszą konkurencją są większe, później już opadają, bo myśli się o tym, co jest do zrobienia i na mobilizacji dzieciaków. Ale trzeba powiedzieć, że dzieci też mają te w sobie adrenalinę. Tak, zgadza, rozspiera ich ta energia i to widać właśnie. Dlatego czasami popełniają błędy, a tych błędów dzisiaj naprawdę było mało. Dlatego jesteśmy zadowoleni z tego, co pokazali. Czyli no niemal idealny występ. Tak, zgadza się. Idealny występ, wszystkie 5 konkurencji wygranych, 1 na 2. miejscu i z wiedzy również 1 za 2 punkty, jedno pytanie za 1 punkt. No właśnie, bo rambit to nie tylko rozgrywki takie typowo fizyczne, sprawnościowe, ale także konkurs wiedzowy i tutaj jak wyglądały przygotowania? No tutaj już musieliśmy dopytać nauczycieli z poszczególnych przedmiotów, kto najlepiej uczy się z danego przedmiotu i te dzieci zostały wytypowane i okazało się, że one są również sprawne fizycznie i to nam pomogło. To za rok pierwsze miejsce po raz trzeci? A to się okaże za rok dopiero, ale będziemy się starać na pewno, żeby było jak najlepiej. 2. miejsce wywalczyła w tym roku Szkoła Podstawowa nr 9 w Mątwach. Szkoła Podstawowa nr 9, 2. miejsce, gratulacje. Ciężko było zdobyć to 2. miejsce? Bardzo dziękuję za gratulacje. Oczywiście ciężka, długa, żmudna praca w przygotowaniach. Przygotowywaliśmy się najpierw, graliśmy z SP10 eliminację, wygraliśmy te eliminacje i ponownie przeszliśmy do finału. 2. miejsce, bardzo się cieszę, głos tutaj mój sam mówi za siebie, że straciłam głos przy dopingu swojej drużyny. Doping konieczny, prawda? Tak, prawda. Dzieciaki rzeczywiście dawały z siebie wszystko. Pracowały bardzo długo, systematycznie, no i jak widać 2. miejsce, efekt, bardzo się cieszy. Jakaś konkurencja, która sprawiła Wam największą trudność? Tak, była to konkurencja z krabami. Dzieci wykonywały kraby, później był przewrót przód, rzeczywiście była to taka dosyć trudna konkurencja, ale daliśmy radę. Jak Pani myśli, warto organizować takie imprezy? No oczywiście, że warto, tak. Przede wszystkim super zabawa. Po drugie, dzieci tworzą drużynę, muszą pracować systematycznie, no i jest tego efekt, 2. miejsce. Tak, przygotowując się do tych zawodów, dzieci przeżywały tę imprezę? Tak, bardzo. Przygotowywaliśmy, jak się wcześniej już powiedziałam, systematycznie. Najpierw były eliminacje wśród dzieciaków, później wybierałam najlepszą grupę spośród uczniów, no i finał dzisiaj. To jak, 2. miejsce to za rok pierwsze, a tak na pierwsze? Zawsze walczymy o pierwsze, chcemy być zawsze najlepsi. No dzisiaj widać 6 była bezkonkurencyjna, ale za rok powalczymy. Oczywiście, jak zwykle nad prawidłowym wykonaniem zadań czuwali sędziowie. A jesteśmy już po zawodach, czyli te emocje opadły, ale trzeba powiedzieć, że chyba rola sędziego, jaką pani pełniła, nie jest łatwa. Rzeczywiście nie jest łatwa, ale przy takim składzie pomocniczych sędziów nie ma żadnych problemów. Przy jasno określonym regulaminie i zasadach, na co zwracamy szczególną uwagę, za co przyznajemy punkty karne, bo w tym roku akurat punkty karne za 3 błędy, które drużyna wykonywała, otrzymywała 10, że tak powiem, karnych sekund, które doliczaliśmy do czasu, bo każdy sędzia jeszcze mierzył czas. I się okazało, że w porównaniu z poprzednimi latami uczniowie wykonywali po 1-2 błędach, także znacznie nastąpiła w tej kwestii poprawa. Czyli te punkty karne podziałały mocno? Podziałały, zwłaszcza, że przed każdą konkurencją był dokonany pokaz, na co szczególnie zwracamy uwagę i młodzież dostosowała się do tego, co wymagają sędziowie. Co jest najtrudniejsze właśnie oceniając młode dzieci w takiej mocnej rywalizacji? Wiemy, że młodzież, kiedy próbuje startować, no to do tego dochodzą emocje.
i szczególnie dla sędziów, to dużym problemem jest ocena dokładności wykonania elementów technicznych w poszczególnych konkurencjach. Ale przy takich założeniach, wcześniejszym wyjaśnieniu, nie mamy problemu. Ja rozumiem, że mocno bacznie obserwowaliście, ale udaje się czasami zawodnikom coś przemycić, jakiś błąd, czy jednak nic wam nie umknie uwadze? Raczej naszej uwadze nie umyka, dlatego że ja jako sędzia główny doglądam, poszczególni sędziowie przy poszczególnych stanowiskach. I oprócz tego dzieci z jednych szkół obserwują drugich, także nic nie umyka. Nie po raz pierwszy już pani sędziuje w ramach Rambitu. No właśnie, dzieci są coraz lepsze, czy jak to bywa z roku na rok? Wydaje mi się, że dzieci są coraz bardziej sprawniejsze, chociaż dochodzi do tego jeszcze era komputerowa, gdzie bardzo dużo czasu spędzają, ale widać, że to sprawia im dużą przyjemność. Taka konkurencja co roku najtrudniejsza dla nich. Z czym najgorzej sobie radzą? Przede wszystkim ze zamianą piłeczek, z przewrotami, ewentualnie z przechodzeniem pod poprzeczkami, bo mówię, w tym całym ferorze walki bardzo często plecami zwalają, ale są zawodnicy rezerwowi, którzy poprawiają to. Ale warto organizować takie imprezy. Ja uważam, że warto i się cieszymy bardzo, że te imprezy są dalej organizowane i podtrzymywane. I zarazem przez pana prezydenta, przez dyrektorów, przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, który bardzo dobrze przygotowuje tutaj cały obiekt. Także wszystkim serdecznie dziękujemy.